Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Baldur's Gate 3 w koopie. Na samym starcie odcinka zapraszam oczywiście na kanały Arkaza i Jody. No a teraz już przejdźmy sobie do odcinka. O wow, co sejwik będzie się działo? Sowodźwiedzie. Sowodźwiedzie, no. Ja mogę rozmawiać. O, wypatroszony goblin. Miał pieniądze. No, nie chciałem z tobą gadać, idź sobie. O, stoi tam. Ale fajny. To jest pani sowodźwiedziowa. Ja nie umiem jesteś gadać. Tankiem. Ale ja nie umiem gadać ze zwierzętami. Nie. Ja idę. Znaczy, ja mogę iść pierwszy, nie? Ale fajny. Fajny jest, no. What's this? Something weak, something tender. Won't even have to chew you before I feed you to my son. It's a splinter. I've got a bigger threat than you with worse. Perswazja 1. No. No. You're small, weak. Killing you would be a waste of time. Dziękuję. Co za komplementy. Najlepsze komplementy ja dostawałem. To fakt. Dobra. O, tam jest jeszcze sowodźwiadek. I tego no. Sowodźwiadka możemy mieć później w obozie. O. Nie wiem, czy ona nas nie zaatakuje. Tak, nie, jak tam podejdziemy za blisko. Tak, a co? Tak, a co? Już to nie możemy to... mieć tego sowodźwiadka. A to możemy wczytać. Już po naszym sowodźwiadku. No ale i tak musieliśmy tam przejść dalej przecież. Nie, tu się dało bokiem przejść. No tak. Jak? To przecież szedłem bokiem. Nie tam! Nie tym chyba, bokiem? Wyjdziecie do gniazda, oszaleliście. Aj tam, od razu oszaleliście. No cóż, żegnaj sowodźwiadku. Mogłeś być naszym przyjacielem, ale nie będziesz. Jest na coś odporna, nie? Pozwolisz, że się schowam? Albo nie. Ale ciepła cię, o kurde. Albo nie. Jest mi smutno. O nie, sowodźwiadek też idzie. No tak, musimy go zabić już po naszym sowodźwiadku obozowym. No cóż. Arkas, złożę cię w ofierze. Oho, to nieźle. Ja go chyba podniosę, nie? No nic, że go podnieś, Gamoniu. Co? Trudny teren, błoto. A co mnie to interesuje? Podnieżesz go. Nie no, nie mogę, bo jestem w gównie. Super. Dobra, to biję małego, no. Trudno. Mogę go odepchnąć? O, mogę, no i dobra. Jesteście bez serca. On, to on mnie uderzył. To prawda. Ja oddaję. Nie lubię was już. Może nie być za dobrze. Będzie git. Damy radę.
Akurat bić się umiem. Oho. Oho, ale ci zapodała. O kurde. 28 tego? No ładnie. Ja ciebie mogę podnieść, czy też mi pokażę, że w gównie stoję? Nie, mogę, dobra. Poczekaj, żebyś się podleczył, to ja ci dam takie coś, że nikt cię nie zaatakuje, dopóki ty nie zaatakujesz. Kozak. Ciekawe, czy jakby go, tego małego miśka ogłuszyć, to... ...by zadziałało. Czy gra ja go potraktuje jako martwego. O. O. O, żyje, można z nim gadać. A możecie mnie podnieść zamiast gadać? A, oczywiście, nie, już idę. Bo ja mam cutscenkę. Serio? Boże! Nie, nie zabijaj go, zostaw go. Dobra, tego Gamonia jeszcze podniosę. No, taki słodki. No to nieźle słodki. Oczywiście, że słodki. Ale on żre swoją własną starą. No jak... i dobrze. Aha. Jakbyś wie tego, jak się go później ma i można z nim rozmawiać, to opowiada o tym, jak matka zażarła z jego starszego brata, więc... Wziąłem jajo. No i fajnie. Co w niej było ciekawego? W niej jakiś... jakaś grot włóczni czy coś. A wziąłem takiego. To, no. Already hatched. No point in taking these. O, tam jest skrzynia. Jaka skrzynia ładna. Idę po nią. Dobra. Co jest? Wiedziałem. Jakaś aura magiczna całe te. Nie otworzę tego. Odparcie. No nie, fajnie. Można tego otworzyć. Żeby to otworzyć, to trzeba sposobem. Ja sobie potionka wypiję. Tu jest karteluszka, którą trzeba zabrać. I otworzyć ją, przeczytać nad tą skrzynką. Chest unlocked. Proszę bardzo, otwarte. O, ten naszyjnik to dla ciebie. To jaki? A co tam jest? Taka mala, że kiedy liczba punktów wytrzymałości postaci wyposażonej w ten przedmiot spadnie do połowy lub niżej, nie prowokuje ona ataków okazyjnych. O, no. To jest dlatego, dla Gaila też. Dobra, bierzemy wszystko. Dobra, ale Gail może go zniszczyć, zeżreć w sensie. I tu mamy jakąś ściankę do spięcia. No to wychodzimy chyba stąd, tak? Przydałby tak. Nam się chyba długi odpoczynek. Przydałby się. To co, idziemy? No. Jak tylko pan zwolicie mi stąd wyjść. A, teraz nie możemy, musimy wyjść w ogóle z jaskini. Szybka podróż jest w tej chwili niedostępna. No to nie możemy iść. Aha, no dobra. Ale czemu szybka podróż? A nie idziemy do obozu spać? No ja nacisnąłem długi odpoczynek, jest napisane, szybka podróż jest w tej chwili niedostępna. A mi pozwoliło wejść do obozu. A mi nie. Jestem sama w obozie. No dobra. Ja nie mogę. To znaczy, że nie możesz. Mogę przejść do obozu, ale nie mogę zrobić kliknąć w długi odpoczynek. No.
No, to też jestem, nie? Ale nie ma łóżek. No. Nie, no nie jak jest klikam na zakończ dzień, to nie można. To ja pogadam z tym Ancymonem może. No że idź tam. Chcę przejść na ciemną ścieżkę. Chcę zerwać przysięgę. Do not resist. Surrender. Oho. Ciemno się zrobiło. Oj, będzie mocno. Mrocznie się zrobiło. A można się wycofać jednak? Ja jestem normalnie jak Darth Raven w tej grze, podoba mi się to. Your oath no longer binds you. The choice is yours alone. No. No i dobra, no i fajnie. Aha. I co teraz? A, ja sobie podklasę teraz wybieram znowu. Ambicja rządza władcy popchnęły cię do złamania twojej świętej przysięgi. To wcale to nie był bisklik. Twoim sercem stałe zagościł mrok. Poczekaj, bo... Mogę zrobić ten odpoczynek już. Dobra, ale to niech sobie Kamal wybierze to, co sobie wybierze. Ale tu fajne rzeczy są dla nekromanty. Mówisz dobry deal. No, no, opłacało się. Bo tak, mam albo przejęcie kontroli nad nieumarłym, albo mogę jakąś taką nekrotyczną energią naparzać. Wybieraj. Ale fajne. A, ja teraz mogę sobie to przetestować. A mogę z nim pogadać jeszcze coś? Aha, mogę odnowić jeszcze przysięgę. Nie, to nie. To co, idziemy spać, czy co? Tak. Tak. Dobra. Teraz to ja mogę być takim paladynem kozackim, a nie jakimś petem z przysięgą. Oho. Co? Jest ten ham. A, nie mogę... rozmowa prywatna, bardzo mi przykro, nie mogę nawet podglądać. Już. Już możecie. Okej, dobra. Between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong. Or maybe you just get lucky. Wow. Któż by się spodziewał? No, it's not what it looks like. I swear. Mhm, tak, jasne. Być kołek? Dobra. I wasn't going to hurt you. I just needed. Well, blood. It's not what you think. I'm not some monster. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. I'm just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer. Fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Będziemy kulać. O, może nie wyjść. Mi by nie wyszło, gwarantuję ci. I... What's this? What's happening? A shiver runs across your mind. You feel sated. His mind opens up, revealing cracked and quivering memories. At the heart, you see dark eyes commanding you to feed. You open your mouth and bite down, not into a tender neck,
but into the twisting body of a rat. The only thing your master lets you eat. I... Yes. Yes, I ate whatever disgusting vermin my master picked. So you can see why I'm slow to trust you. But I do trust you. And you can trust me. Because we don't have a choice. My nie możesz ugryźć, jak oni nie chcą. Jezus Maria. Ja się nie dam. Ja go zabiję prędzej. Kołek w serce. Dokładnie. No nie zabijaj nam, towarzysza, no. I'll be well, you'll be fine. And everything can go back to normal. Dobra, możesz. Nie, no, serio? Ma, zjedz co. Smacznego. On dostaje bawka za to. Ale nam nic się nie dzieje od tego? Zostajemy debafka. Ale on później może w walce gryźć również wrogów, więc... Ale super. Jak tam się bawicie, seksiaki? Jak widzisz, dobrze. Dobra, to co, kołek w serce. Coraz dziwniejsze nie! Dostępy. Taka ciekawostka, wiesz, że tu się da zginąć? Serio? No. Wow. On cię może zabić. Amazing. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Już zrobiłem mu dobrze. Fajnie, fajnie. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something. Żadnych kołków, nie zabijamy towarzyszy. This is a gift, you know. I won't forget it. Okay. Watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident. Ready to hunt. Z sosem na poliku. O, dostałem osiągnięcie za to. Jakiego mam debuffa mocnego? Drapek! Dobra. Nie rozmawiać z psem. Dobra. To dobra. Ja podsłucham. Hope you're keeping well, friend. Master, friend, I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him, but I'm glad to have met you. Mam pieseła. To co teraz, idziemy do cioteczki Ethel? Chyba tak. Mhm. Czy ktoś jeszcze tu miał coś do powiedzenia? Nie. Astarion ma coś do powiedzenia. Astarion ma, no. Ja mogę z nim rozmawiać, jak ty nie chcesz. Good morning. How it'll pass. Just be glad I'm not a true vampire. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn. Like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Oh no, I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Jego starego dziada chcesz? Or something wants me. U starego dziada. 200 lat. Słońca nie oglądał tylko. Ale staro nie wygląda. Przez 200 lat siedział w piwnicy. Grubo. Prawdziwy gamer. W Baldura grał 200 lat. No. We can figure this out in time. Nie no, jeśli chodzi o wampiry w grach, to wolę Regisa zdecydowanie. You're such a sweetheart. I'm just glad you're being sensible about this. I was worried you might wake up and grab your torch and pitchfork. But now the air's clear, we should probably get moving. There's a long day ahead of us. Nie martw się, Astarion, ja nie pozwolę pójść na ciebie z pochodniami i widłami. Mhm. Ale my pozwolimy. Zdecydowanie. No to jest 2-1. Wredne małpy. Nie widzę was.
Gdzie jakaś równowaga dla mnie, no? Nie ma tu jakiego kupca, że ma coś fajnego. Tu u nas? Tu w wiosce. A, bo już wyszedłem. W wiosce nie. A on dostał teraz plus jeden, bo jest zadowolony. Ale fart. Gdzieście poszli? Chcesz wuja hełm fajny? No oczywiście. To możesz. Ja hełmik zawsze. Wygląda dokładnie tak samo. Hełm przyspieszenie. O, to będę teraz szybko biegać. Będziesz szybciej bił w walkach. Daj, no i fajnie, dobra, dawaj. Na studię można kliknąć. Ja się boję, że spadnę gdzieś. Gdzie? Dobra, ja kliknę studnię, czekaj. Tam nie ma nic strasznego. Ja to testuję. Już się boję, że to kliknąłem. Ja też. Minus jeden inteligencji, to nie wiem, czy bym to chciał kliknąć. A dobra, wrzućmy kasę. Dawaj śledztwo. Wierzę tak? W ciebie. Dobra, ja w siebie nie wierzę. Czekaj, dodam ci premię. Ja pierdzielę, ja się boję. Mogę już? Tak. No, no i zobacz, jak dobra. Ładnie. No cudownie. Może coś jeszcze ze mnie będzie. Idziemy co, schodzimy? No możemy. Dobra. Możemy, Arkas, jesteś pewien? Tam są pająki, nie? Aha. No, wiedziałem. To pójdziemy we dwójkę. Nie, bo ten pająk jest trudny. Aha. Zawsze możemy się wrócić. Dobra, go. Dobra. Go. To zapisz może. O, właśnie. Prawda. No, musicie mi przypominać, żeby nie było... Spoko. Ja będę się po prostu trzymał z tyłu, co? O, jest kokon już. O, biegnie coś. Jest już, no. O, ale duży. A, to jeszcze nie. A, on się teleportuje. To jeszcze nie ten pająk. One nie są jakieś takie straszne, są takie obrzydliwe. No nie. O, no, no ale one są takie kolorowe, ale no wygląda jak pająki. Nie, jest okej. Jest okidoki. O, faktycznie ma ugryzienie gościu teraz, malinowy. I ono jest jako akcja dodatkowa, więc... Ej, ale też w ogóle jakie... Ten, bo on się leczy tym 4-16, spoko. Akurat jemu to patrzę na to się przyda. Jakiego gryzka zrobić. Teleportujące się pająki to już jest... Za dużo? Mocno jest, no. To jest przesada. 5. Gdzież ja jestem? O nie! Znypior. O, dzięki. Chciałam nam błogosławieństwo wszystkim rzucić, więc oczywiście oplątała mnie pajęczyna, bo jakżeby inaczej. Dobra, czy ja mogę te swoje jakieś nekromanckie rzeczy użyć? Mogę. Trochę się boję. Czego? Ale mało procent jest.
Kamala. Dlaczego? Ja jestem godnym bożym nekromantą. Ja zmieniłem po prostu profesję. Myślisz, że ten jego czar poskutkuje tak, że pierdzielnie w nas? Mhm. Dobra, na razie czary odpuszczę. Zresztą jak ma w na... Nie no, co wy no, bez przesady. O, ja umrę zaraz. Super. Dobra, muszę się wyleczyć tak trochę, chociaż... No prawie. Jeden damage. No i pozdrawiam. Coś śmiałeś się, tak? Mówiłeś coś? No. A no, śmiał się. No właśnie. I zaraz jeszcze zrobię taki bajer, że ożywię tego gościa. Brzydal biegnie. Dobra, potionek. I teraz jak się tego... To jest to? Przemocę swoje przysięgi... Tak, dobra. A cel nie może być nieożywy... Aha, no dobra, to się wal. A tego szkieleta co tam jest? Którego? Tego za tym głazem. Między tobą, a tym pajęczarzem. Też się nie da, nie wiem. O, tu. Cel nie może być nieożywiony. Nie wiem. Dobra. Może łukiem, nie no, utrudnienie, no kurde, no nic nie wychodzi, no. Chciałbyś wyjść z tej pajęczyny. Pewnie ja. Paladyn, dobra, podejdę tu. O, dobra. Co? Paladyn został w pajęczynie i już nie wyjdzie. Było przykre. O, mogę teraz użyć tego. No. Nie, to jest... Tego nie mogę, to walniemy. No i dobra, cierp tam, gościu. Cierp tam. Cierp tam, umieraj. Czy teraz jesteś w stanie tam trafić? Jest. Czy ten pająk? A ja wnoszę podanie, żeby wziąć tego Willa do drużyny. Ale nie będziemy mieli kogoś, kto otwiera drzwi i skrzynię. Mhm. Znaczy każdy może to robić, nie? Tak? Tak. Tylko, że on ma ułatwienia do tego. No. Tylko wystarczy mieć po prostu to, co on ma. To zestawy do rozbrajania pułapek i... No ale nim łatwiej jest, nie? Więc... Możemy spróbować. Na kim jest Will? Zaklinaczem? Czarnoksiężnikiem? Czarownikiem? Nie pytaj mnie. Nie powiem tego. Nie. Dobrze, że nie wiem, o co wam chodzi. O słowo czarnoksiężnik. N-word prince, tak? Nie.
Dobra, wiesz co? Pykniemy tego. Tu się możesz wspiąć jakby do tego pająka. Dobra. Ugryź se go. Ugryzienie pająka. Piechotka. Ale dobre. Oczywiście nie trafił. No i zakarałem. Ale gamuń. Za to pająk trafił. Ale gamuń. Gdzie ten pająk się przemieścił? A tutaj. Już nie żyje. A no i dobra. To ja po tego Ancymona pójdę. Skórzane rękawiczki. Dagger. To jest jakiś też spoko pierścień dla ciebie na tym paladynie. Halo, halo? Idę po plecach okay, jeszcze. Jest zajęty wyrywaniem się z pajęczyny. No kurde, czy ja mogę to rozwalić mieczem po prostu? Możesz, tylko że to wtedy się rozpadnie. Polecisz w dół. No ale plecak wziąłem. To najważniejsze. To najważniejsze. Gdzie masz ten pierścień? Teraz w ekwipunku. A, dobra. O. Zapisz. Prawda. Przed tobą. Dobra, zobaczmy, co to robi. No, w sumie fajny, fajny. Dzięki. O, tu jest większa mikstura, to masz, Kamal. No i dobra, i fajnie. O, auto zapisał. Oho. Gdzie on? Bo gdzieś tu jest pani mamusia. No bo ją widać tam wcześniej na początku. Tak? Mhm. No, dobrze, że nie patrzyłem chyba. Taka duża, ładna po lewej stronie była. I'm scared. Dobra, to ja idę pierwszy. Ok, ok. Dobra. No nie, szłałeś po pańczynach. O, jest. Stara. Jest, matula rodu. To co? Łamiemy. Od której ją bierzemy? Tam nie przejdziemy. Nie, tam nie przejdziemy. Okej, jakby tak strzelić. No kurde. Oho, biegnie. No to ja po co do niej tam biegnę naokoło? Dlatego właśnie ja nie szedłem nigdzie. Ja nie chciałam, żebyśmy wszyscy stali w jednym miejscu. To jest też dobry plan. Ta małpa się teleportuje i jeszcze te swoje pajączki małe przyzywa. O, no ta. Dobra, ja się może przemieszczę tu. Kurde, nie zrobię nic, stąd za mało punktów ruchu. To możesz te małe. No. Mhm. A teraz będzie... Oho! Oh, shit. Oho!
No to fajnie, fajnie, no super. O nie. Dobra, ja sobie poradzę. Taką mam nadzieję. Mogę ją zrzucić na dół. Możesz, no. Ona dostanie przynajmniej 44 damage'a. To spoko jest. To mądre takie nawet, żeby tak zrobić. Pytanie tylko, czy ona tu wejdzie z powrotem? Nie, ten na pewno wejdzie z powrotem. Może się teleportnąć na górę, do mnie. dobra. Leczonko. Kurde, czy ja mam jakiś obszarowy atak? A co jak ten dam przerażenie na przeciwnika, co to im zrobi? Przerazi. Będę atakować. No co ty? No, Arka, serio? Powiem ci, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Pro tips by Arkas. A 45% to mało trochę. Dobra. A nie masz jakiegoś ataku takiego z zamachem? No właśnie nie. To weź ich podepcz. Dobra. Ale nie mam takiej umiejętności deptanie. O, przynajmniej przestali, albo nie. I pydy. No cóż. Oho, stara sprintuje. No tak, jeszcze do mnie, no chodź, zapraszam, no. W sensie, kurde, to jest o tyle spoko, że ja chyba mogę ją drugi raz zrzucić. No, już 35 HP tylko ma. Mhm. Ole se ugryzł za 7 HP. Na tym we mnie trafić nie może. No, we mnie za 16 trafił. No, ej, to ten. Co to zrobić? Ja jej tyle zadam. Zobaczmy. Aha, dwa chybienia. Że tak powiem, średniawka. A jak wy stamtąd zejdziecie? Skąd? No, tam gdzie jesteście. Ja tu mam nierówną skałę, mogę sobie tu zeskoczyć. A, okej. Okay. Ktoś tu coś mam? Jakieś korzenie mam. Ja kosz sobie poradzę, tak? Ok. O, wkurzyła się. No, stara się wkurzyła. Oj, przyszła do mnie. To ja nie żyję. O kurde. To niedobrze. Przepraszam, bardzo, jakieś chwile od kleryka? Halo? Kleryk nie ma już ani jednej komórki czarów. O, ale dupa. Wszystko zużyte w poprzedniej walce. Poszłabym po Kamala, ale jestem trochę otoczona. A dasz radę doskoczyć do mnie na przykład? Co ty? To daleko jest chyba. No. Zresztą i tak mnie pierdzielną, jak będę próbowała. No. Dobra. Stara się przez 10 tur będzie kulać ze śmiechu. To dobrze. Fajnie. To niezłego suchara jej powiedziałeś. Jak stąd wyjść teraz? Kurde, jak stąd wyjść teraz? To nie masz już do zrobienia komórek czaru też? Nie. Kurde.
O. To w sumie też jest opcja. No jakoś musiałam sobie radzić, nie? Może mnie nie zabiją. No, chybili. Asterion cię podniesie? Tak trzeba zrobić chyba. We wstań, gościu malinowy. Nie mogę rzucić siebie pod kąt do leczenia? Nie, chyba jak wstajesz, to nie masz żadnej możliwości nic zrobić. W sensie, żeby Astarionem rzucić w moją postać. A może, tylko że to też zużywa akcję, on cię już podniósł, nie? A, no tak. Także teraz i tak nic nie zrobię. Dobra, wylecz się na full, bo ty będziesz czuję tutaj bardzo ważnym elementem. A, ja mam jedną potkę tylko. Jeszcze żyje tamten pająk? Jezu. No takie 2 HP. Kurde. Nie trafiła. O. Oho. No! To jest bardzo niegrzeczne. To za to rzucanie pająkami, rozumiem. Chyba ta. Dobra, co my chcemy zrobić? Oczywiście. Aha. Ale gamuń. A w sumie, jak ja jestem nekromantą, to ja mogę sam się ożywić? To ty. No musiałbyś żyć. W sumie, nie? Nie. A, to sorry. Ja bym to ogarnął. Obudziłeś ją. No wiem. No ale co mam zrobić, no? Muszę się z nią trzaskać. No i dupa. Ja pierdzielę. Trzech przeciwników zostało, dobrze patrzę? Czterech. Czterech? Dwa te młode. Królowa i ten z tyłu. Kurde, bardzo mi się nie podoba, że Astarion jest tutaj. Gdzie jest jeszcze jeden ten mały? Trudno. Już go nie ma. Jeszcze tu jest. Padło do ognia. Sorry. Okej. Już po nas. No. Na to by wychodziło. Ja nie mam w ogóle potek do leczenia, nie? Jeszcze naprawdę. Żyje. Może mnie nie zobaczą.
Może nie. Aha, ona się właśnie za 120 wyleczyła. Właśnie widziałam. To co, odczytuje, nie? Te. No chyba tak. No nic z tym nie zrobisz. Ja bym polecał się nie oddalać od siebie, bo potem nie mamy trochę jak się podnieść. No i ją po prostu zrzucać na dół. Ale ktoś musi walkę zacząć. No to ja mogę jej fireballa jakiegoś sprzedać. A no dobra. Pomysł z niewidzialnością był dobry, ale tragiczne było to, że ona się niestety wyleczyła. Halo? No. Bo gdzieś Joda idzie. Nie, jestem obok. Z tej strony. Aha, tym z wami. No to go, panie paladyn. Gdzie jest stara? Ja jej z łuku zapodam. Czekaj, ja jej rzucę. Nie rzucę jej? Mhm. Dobra, ja zrobię tak. Ja zlazła z pajęczyny. Zlazła? A, bo ona najpierw idzie do pająków i zaraz wejdzie. Mhm. Na siebie w ogóle strzeli stąd? Nie, za daleko. Wszystko jest za daleko. Masz AT na dole fazowe? Standard. Nie, ważne. Nie widzę, co się dzieje, bo mi pokazuje tego fazowego na dole. Halo, gro? Chciałbym wrócić wyżej. Halo, gro? Nie mam pojęcia, co się dzieje, serio. A co, kamera ci zbugowała? Tak. Jest gdzieś na dole. Kurde, jesteś za daleko. No dobra, zrobię tak. Dobra, stara. Na pajęczynę i nie dalej. Ale popitalają. No i niech se tam będą. Ja to na pajęczynie? Ja się cofnę z pajęczyny. Dobra. Nie, ale ja bym zostawił pajęczynę na starą, mi się wydaje. Ja podejdę jakoś tu i z łuku spróbuję. A to sobie najpierw dam zbrojkę. Aha. No tak. Któż by się spodziewał? Dobra, odsunę się kawałek. Oho, będzie biegła. Dobra, jest na... Jest... O, idealnie jest na... Dobrze, pamięci. Dobrze, no. Teraz... Bajo jajo. Żegnamy. Jeszcze chyba spadli na jednego, nie? Tak. Tak, no. Kozak. Ale proszę tu nie wracać. On ma 5 HP, więc spoko. Mam bombę z prochu dymnego. Teraz w sumie nawet nie wiem, czy nie trzeba by było na przykład przejść... jak to się robiło? Nie.
Żeby ona faktycznie latała po tych pajęczynach. Ole, zasuwają. No. Oho. No, dostali po 5 na łeb. Dobra, i tego za 5 może dobiję. No to dawaj. Ale no, czemu jest tylko 65%? No dobra, traf, proszę cię. No. No i dobra. Trafił. Git, to się szanuje. Zrobię coś takiego. W ogóle mam takie coś, że zanurz broń w powierzchni, aby zmienić powierzchnię lub wzmocnić broń. A dobra, zobaczymy jak to działa. A nie da się, bo jesteśmy na kamieniu, dobra. Dobra, teraz twój starion. Kozak. Spłynęła dupka. A. O, ładnie. Mało, 8. Już mała połowę. To lepiej niż chybienie. To prawda. No. Biegną chamy. Oho. Do mnie. Już proszę bardzo. A żeś mi akurat przeszedł, jak chciałem iść rzucić czar. A to gdzie mam odejść? Tak, żeby on cię nie zaatakował i żeby, jak ja będę przechodził, żeby mnie nie zaatakował. Nie, możesz tam trochę w lewo. Dobra, dalej nie pójdę. Ja chyba mogę tu. Nie mogę na nią rzucić jeszcze stąd czaru? Lol. A stąd? Chybienie krytyczne. Uwielbiam ale ten dwa, tekst. Dwa inne weszły, więc spoko. O. Dzień dobry. Witamy, Matule. Gryzią. Super. I teraz w łeb. W oko. Dobra, już tylko 31 HP. On to przeżył jeszcze. Jezu. HP. Mogę ją odepchnąć? Nie, za ciężka jest. Za ciężka. Zbyt ulana. Dobra, stoję tu. No cóż. 55, 35. Naprawdę? Coś mnie zaraz... Zaraz mnie coś strzeli. Pająki mnie strzelał. Dobra, dobijam ją. To dawaj, bo ja mam uchybienie standardowe. Jest! Jest! Dobrze. A te małe odepchnę. Może jak spadną, to się zabiją. Bajojajo. Ale poleciał. Prosto do dziury. No nie. Masz szczęście.
Jak nie trafisz, głupia małpo, nie zabijesz go, to ja normalnie się zdenerwuję. O nie. Ja go popchnę. Proszę cię bardzo. Nara. Nie, chciałam podnieść Astarionę. O, to jest dla ciebie, Arkas. To jest dla mnie? To już oddaję. Kurtka. To znaczy kurtka, szaty. O. Jak pierdzielną na tyle. Jakbym miał obrażenie od trucizn gdziekolwiek, to nawet spoko. Najwyżej się da temu gościowi, co w pieprza. To co? Gdzie teraz? Na dół? Ja tutaj, na dół zeszłam. Zobaczyć, czy coś tu jest. Mroczny ametyst. Co? Co się stało? Zabiła mnie moja własna głupota. Boję się tam iść. Ja idę. Ja się nie boję. Nie, ty zabiła mnie trucizna. Albo pajęczyna. Bo chciałam podejść po to, co się świeci tu. Mroczny ametyst. A, tu mamy... krąg. Czy możemy stąd tędy wyjść, tak? Tak, no. Mhm. Do babci trzeba iść. No właśnie. A nie zwiedzamy już więcej? A jest tu jeszcze coś do zwiedzania? Coś tu jeszcze było. Gdzieś się chyba przechodziło przez tą. Tak patrzę na mapę. Się wydaje, tak poczekaj. Nie bardzo. Jest. A jest tam na samym początku, nie? No. Jeszcze dwie ścieżki tu są. Trzy. Właśnie, kończymy. Bez kitu. A faktycznie. Okej. Okay. Dobra, to ja robię zapis. I możemy kończyć. No i w tym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, zróbcie to samo u Arkaza i Jody. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 w koopie. Na razie.